gry, to mówię Blizzman i Blizzanowy w Shadows of the Devils. A ten chce mózgu. Tak, dzisiaj szukamy mózgu dla tego pachorzyka. Proszę przypomnę sterowanie. Moje dziecko płacze, że mózgu nie ma. No dobra. No musimy zejść. Wtedy znajdziemy mózg, tak? Czego dziecko chce? Aaaa! Ten grób chyba nie oznacza nic dobrego. Dziecko chce co? No, oko! Albo jakąś jagódkę. O! Coś mnie tu niepokoi. Co będzie z tym grobem? O, tutaj się przyda Big Boulder. Tu się. To dobrze działało. Te bomby musiały być koło siebie. To oznacza gra. Wtedy można strzelić. No. Łóż tych mordów. Oh shit! Hit! Here I go again! Dobra, dobra, trzeba uważać. Czyli trzeba wejść do siebie za łuku i tam mamy diament, o dziwo. Wow, diamencik, jej. Może będę mieć dla mnie najlepszą kondycję zdrowotną, dobra. No co tośmy już tu znaleźli? Gówno sobie znaleźliśmy. W sumie tam chyba dalej nic nie ma, więc... se tam nie idziemy. O nie. Ej, coś mi się znowu dzieje, ej. Nie zazwa... No dzięki, no! Zmarnowaliście mi kurwa mój... Ja mam amunicję w Big Bonerze, no! Ej! Jeszcze trochę nie będę mieć czym... walić, no! Okej, okay, mamy towarzystwo! A właśnie, mamy towarzystwo! Serio, jeszcze trochę nie będę mieć czym walić! Teraz zobaczę, co się są ciekawego. Dobra, pusto, nic. Ale widzę, że mamy towarzystwo. Mamy tu coś? O, siema, Jasper! Ale jakaś tutaj Regin? No, trochę amunicji do Big Bonera, bo niestety mój głupi kontroler oczywiście mi zużył wszystko, co miałem. Dziękuję, panie. Ach, to ma to dłoń.
chodzimy i błądzimy. Ja przypomniałem, że dziecko chce nie truskawkę, a oko. Czy jagódkę, jak to woli. Bo dla niektórych może ta grafika wyglądać jak jagoda. Co to tam śpi coś? Coś śpi. A tam przekierowywały się tam jakieś stwory, a? Teraz już mam drogę. Może zdobędę jagodę. Nie. Trzeba przytrzymać. O, kolejny czerwony dżem! Mamy upgrade. Mogę zwiększyć obrażenia naszego Big Bonera. Aha! Mamy towarzystwo! Chyba wkurzyłem bez zubów. Przy okazji przetestuję Big Bonera zadawiającego podobną lekcję obrażeń. A tym samym dosyć zdrowy. Ty! Jak w rezydencie. I miss Paula's caprese salad. She would make that for me whenever I came back from the hunt. Tutaj mamy to oczywiście nasz cel. I am always hungry for my honey. Czy mam jakieś déjà vu, rendezvous? Czy to jest miejscówka, w której już zaliczyłem pobyt? Woo! Dostałem drinka! No. To jest się nazywa déjà vu rendezvous. Czyli jakby to też kiedyś to było. Co to było? A, tu mamy coś... Oh shit. Here we go again. Stwory mnie zatruszają. A, tu jest to dziecko, które chce truskawkę, tak? To jest to dziecko, które chce truskawkę. To jesteś ty? No oczywiście, że to jesteś ty! No i co, dziecko, zadowolone? No i mamy oko. Dobra, i save'a. I książkę, jeżeli... A, piękność jest ślepa. Bravissima! A tidal wave of applause washed over Justine as roses rained down on the stage. It's a wonder they don't hit me, she thought bitterly. I'm the largest target for miles. After curtain down, she retired to her dressing room, set her horned Viking helmet aside, and waddled up to the mirror with a gelatinous jiggle. There was a knock at the door, and Henry Wallin appeared. Henry again. Cheers, please. You were magnificent, Mr. Vangelo. Did you see? The papers are calling you the finest soprano of the 19th century. He looked at the floor and shifted his feet uncomfortably. Every man in town loves you. Stupid Henry, moaned Justine as she examined her profile in the mirror. No real man could love a fat twat like me. She tried adjusting her midriff. Disgusting. She waited for the sigh, but today Henry's response was different. There was a rustle, a metallic thunk. Good evening to you, my lady. She heard the clack of the door. Justine gazed wistfully at the tintype
beautiful Bella Margot, the slender soprano she idolized in her youth. What was Bella's secret, she wondered, as she picked away at a box of truffles on the table. What indeed? A few minutes later, Justine was bent over the wastebasket by the door, gagging and heaving. Eventually, she gave up and removed her finger from her throat. Then, at the bottom of the wastebasket, she saw the roses and the letter, and remembered the rustle and the thunk. She opened the letter and read aloud. You have won my heart, and that is no small feat. Oh, how sweet! O, jak słodko! Aha, czy jakiejś próżnej kobiecie widzę. No small feat! She shouted in rage. A large feat, is that it? She crumpled up the note, threw it on the floor, and stopped on it for good measure. Something inside of her had snapped. From that moment forward, she was determined to never sing again. Her voice could go to hell, just as long as she could be beautiful. No one knows exactly what happened to Justine after that. Not the impresario who had begged her to come back, not the reporters who had begged her to comment, not Henry, who had been too crushed to face her again. Correct me if I'm wrong, G, but didn't Henry want to be crushed? I mean, come on, chubby chaser, anyone? When Justine's landlord finally let himself in, he was startled to discover a slim and beautiful woman in his tenant's armchair. She was naked, and her throat had been savaged. The blood had painted an inverse bouquet of roses on her chest. The woman held her own vocal cords in her hands. The end. Oho, bardzo hardkorowa historia o różnej kobiecie, no i okazało się, że ta kobieta wcale ładna nie była. Widać, że na lustrze była tłuściok bebeszek. No dobra. Teraz... Okej! Siemano! A! Zapomniało się jak unikać! Shit! Psychol mi! Dobra, poczekam na pana. Rozwieję. Wow! Panie! Chcę się ruszać, no. Nie ruszaj! O, oh, fuck. Nie ruszaj się. Gdzie to... O! O Jezus, no! Jak możesz się nie ruszać? Uff, nie ruszaj się przez duże! Jezus, no! Łapie, nie ruszaj się, no! Panie, nie? Dobra, udało mi się go jakoś drasknąć. Ale się... Boże, on ma... Ej! Panie, no! Nie ruszaj się! Fuck! No, koleś, nie ruszaj się! Niestety tylko ten diament jest słaby. Naprawdę utrudniasz mi pracę. Jezus, no.
Chociaż choć raz nie ruszę się. Ty masz tą piłę wieczną. O nie. Może ty też stoi? Może tak się kurde daj się no. Pierdolnąć no. Tak chowa to. O, mógłbyś się nie obracać. Czy to na wszystko skoczyło mi się, ale nie chcę zostać tylko. Obok! Koleś! A nie, musimy równać go! No przecież, że to ja muszę go równać! Grzecznie tki! O tak. No tak, musimy go równać. Nie, bo dawno z tym gościem powiedz. Musimy równać, tak. No. Właśnie, musimy go. No i mamy oczywiście nasze dziecko, które chce ten oko. No nie, mroczna dłoń. Okej, mamy oczywiście super uzbrojonego. Trzeba coś strzelić. Trzeba wejść tam. O nie. Że to są wzmocnione. No tak zresztą. Co to? Nie. To jest łatwe kąskie dla potworu. Dzięki kontrolerze. Już się nim jestem załatwił. No! No!
Co się stało? Kontroler, nie. Jak chcę broń! Niedobry, zły kontroler. Nie! Ej, nie! Ale to tego nie mam amunicji, no! A was, panowie, to już... No. No, panowie. Jedności. O, nie dam się. No, dobra. Ale mamy mózg. No dobra, masz mózg. No i masz. I speak now instead of holding my peace. Shut up. Paula, it's really you, isn't it? You came for me. I'm so happy. I can't tell you how long I've been here. I'm sorry. Jeez, Garcia, you're here. That's what's important. There, there, Chief. Inside every good girl is a bad girl just waiting to get out. Okay, mamy towarzystwo. Danger, Buddha, then put on your best dress, because tonight
I am taking you out. A, szyby w kościele, tak? Umieram. Nie umierałem. Musimy coś innego. Ah, fuck! Muszę skipnąć. A Jezus, niestety nie, ale będziemy musieli kończyć. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Thank you.